Reality is living free.
Oczywiście nie ucieknę od refleksji chwilowej, mianowicie nie mogę nie przypomnieć sobie nagle jak, o, coś lata, jak stałem na eurocińskiej scenie po raz pierwszy w życiu w 1985 roku i to jest fucking unbelievable po prostu. Dziękuję wam bardzo. Na odmianę zaśpiewamy piosenkę stosunkowo nowszą, opowieść o moim przyjacielu, który w czasach szkoły podstawowej, dokładnie w roku 68, został wraz z matką i siostrą poproszony o opuszczenie swojej ojczyzny, ponieważ jego przodkowie byli pochodzenia żydowskiego. Oby to się nie powtórzyło nigdy. Stronę, a ja to dziś ze wstydu
szukają się wad w twoim pochodzeniu. A żeby nikt nie myślał, że sam wie co myśleć, jedynie słuszny pogląd, co dekretują ściśle. Kto jest inny, to musi być inny. Kto jest nami, trzyma z drugami. Kto się nie zgadza, ojczy ze zdradza. Kto protestuje, tego się eliminuje. Ciągle mi wstyd. Miałem przyjaciela, okazało się żyć. 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 Bardzo. I jeśli pozwolicie, to byśmy powrócili do, konkretnie do roku 1981, do lata roku 81 roku, kiedy wraz z moim serdecznym druhem, przyjacielem, bratem poniekąd, Robertem Brylewskim, Tere. Dziękuję bardzo za to. No więc chodziliśmy z Robertem po Warszawie, to było gorące lato, blokada skrzyżowania głównego w mieście i wtedy przyszła do nas taka piosenka. Nie ma nic.
Roberta, ale muszę wam powiedzieć, że celowo nigdy nie próbowałem, że tak powiem, podstawiać w to miejsce kogoś, kto próbowałby grać tak jak Robert, imitować Roberta, bo to by nie miało najmniejszego sensu. Wszyscy mamy to w uszach, możemy sobie dobrać, myślę, że tak jest bardziej uczciwie po prostu. Dziękuję wam bardzo. Za chwilę na scenie pojawi się pierwszy z naszych gości, niezrównany, jedyny w swoim rodzaju, fantastyczny, kosmiczny, Czesław Śpiewa. I najpierw słuchajcie za zagraną piosenkę Czesława. Żeby problemów nie przeoczyć,
zawsze ściskaj mocno dłoń i patrz prosto w oczy. Czy naprawdę chciałbyś mieć to samo, co ja? Spójrz na mnie. Mimo głodu zawsze bądź dzielny i nie rób zakupów na swojej dzielni. Czy naprawdę chciałbyś mieć to samo, co ja? Spójrz na mnie. Czy naprawdę chciałbyś czuć to samo, co ja? Spójrz na mnie. Jesteś tu gościem, prostym słoikiem. Znaj ulic zasady, znaj swoje miejsce, miejsce w szeregu. A jak już chcesz płynąć, to płyń, chłopczyku, płyń, płyń. Machaj rękoma, machaj tak mocno, aż kiedyś samotny to płyniesz do brzegu. Czy naprawdę chciałbyś mieć to samo, co ja? Spójrz na mnie. Czy naprawdę chciałbyś czuć to samo, co ja? Spójrz na mnie. On nie odpuszcza, chwilami nęci, zazwyczaj korci. Wierny przyjaciel twojej ojczyzny, wielki to głód przedwczesnej śmierci. A ty nie uciekaj, nie uciekniesz, głód dopadnie ciebie wszędzie. Nie uciekniesz, on dopadnie ciebie wszędzie. Hej, nie uciekaj, nie uciekniesz, głód dopadnie ciebie wszędzie. Nie uciekaj, nie uciekniesz, on dopadnie ciebie wszędzie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt tutaj być, szanowni państwo. Że mogę dzielić scenę dzisiaj. I też znajomość z tą. To, co czujesz, to, co wiesz. 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 Powiedz mi, co ci w ogóle chodzi? Powiedz mi, po co ci te kombinacje? Nie musimy się gotować nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Stać.
ci w ogóle chodzi? Powiedz mi, o co ci te kombinacje? Nie musimy się katować. Nasi wspaniali, nie mniej wspaniali goście. 98, 97, 96, coś takiego. Warszawa, Ursynów, Ewenement Molesta, Wienio, Person. Zamienia polski jąłek ludzki, pozdrawia biednych, ostatni groszy. Nie moja gra, nie chcę być piątkiem. Służy próbują mnie z własnym rozsądkiem. Świata porządkiem sterując dowolnie, na swoje błędy patrzą spokojnie. Tworzą wojny, w których my bierzemy udział. Miliona kuczy się ofiary w ludziach. Mali postacie i postawią skudzić. Robą to samo, chcą mi narzucić. Zostań prowadzić repetytelem. Na zawsze poserżasz się z mocnym partnerem. Choćbyś się starał, jak ten zerem. Kolejną aferę stworzę człowieku. Walcz z Babilonem. Walcz o Jubunu, o kutnym tonem. My i moi ludzie trzymajmy jedną stronę. Głowa do góry, nie wszystko stracone. Nie wierzę politykom, nie. Hej! Nie wierzę politykom. Nie wierzę politykom. Nie wierzę politykom, nie. Hej! Nie wierzę politykom. Nie wierzę politykom, nie. Nie wierzę politykom. Nie wierzę politykom, nie. Nie wierzę politykom. Jak się czujecie dzisiaj? To oni zatrzymali granice. To oni, 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 oni. Oni, oni zginili nas. Oni, oni są na nas z góry. Mają swoje sprawy, o których my nic nie wiemy. A oni wywołują wojny, na których my giniemy. Dla mojego bezpieczeństwa panowie z zabiurek, jak we Francji hijab, w Polsce bluza z kapturem. Zabronią, potem szczepią chip po
pod skórę. Tu założą więcej kamer na każdym z podwórek. Mają szczepionki, luz, mogę się nie bać. Czyli relacja na żywo. Minister ostrzega, szkodzi zdrowiu kolendra. Wypłatki dzikiej róży. Bez trudnych pytań to nikomu nie służy. Zielony ekspert, w ramach zmian na lepsze. Prowadzi podatek, ryczałt na świeże powietrze. Nie mam pretensji i tak robią mi przysługę. Muszę być posłuszny, urodziłem się z długiem. Reszta wolności, ale dla mojego dobra. W zamian za święty spokój jeszcze trochę oddam. W moim kraju mamy kryzys w moich winy. A zresztą większość nie może się mylić. Nie wierzę politykom, nie. Nie wierzę politykom. Nie wierzę politykom, nie. Nie wierzę politykom, nie wierzę politykom, nie. Nie wierzę politykom, nie wierzę politykom, nie. Nie wierzę politykom. Nie schodź ze sceny, ponieważ chciałbym was poprosić, on miał urodziny wczoraj, żebyśmy zapiewali mu 100 lat. Kurwa, zróbmy to. 100 lat, 100 lat, niech nie żyje. Person dla ciebie. 100 lat, głośniej. Lat, niech żyje, żyje nam. Dzięki ludzie. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Dziękuję bardzo! Dziękuję wam bardzo i nasz kolejny cudowny gość. Dziękuję tobie. Elo. Czy nasz gość jest? Proszę, w tę stronę. Dzięki. Panie i panowie, dzieci i starcy, młodzieży i kosmici, mój ekstarszy. Wielodzini! Cześć!
Jeszcze oczywiście powróci za parę minut. Widzimy się za pół godziny. Dzisiaj, także nie żegnamy go. Dziękuję ci, Edmund, bardzo. Okej. Okay. To jedziemy. Byle szybciej. Nienawidzili się i mówisz o wolności przecież.
To bardzo serdecznie zapraszam na scenę.
nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się, śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Bo strach nakazuje zawsze cały czas się bać. Na tym wszystkim. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Moi drodzy, wielkie brawa, Tomasz Lipiński!